Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu Opera. Jak widzicie, powróciłem do Warframe i ostatnio, wiem, próbowałem zrobić stream, jednak jeszcze ten nowy internet, troszkę nie działa. Oni go muszą dostosować, więc mam jakby taki kredyt zaufania na razie do nich. Jakby nie patrzeć, niech to na razie będzie jak jest. W każdym bądź razie pogramy sobie dzisiaj trochę w Warframe i jeżeli nie mogę dla was zrobić streamu, to chociaż będziecie mogli pooglądać moje raczkowanie, bo po wielkich zmianach w Warframe tak to będzie się nazywać, właśnie w tej grze. Zatem po moim pierwszym wejściu do Warframe spodziewam się wiele i obejrzycie wszystko moimi oczami, czyli wchodzimy sobie od razu na mapę gwiezdną i spróbujemy się dobrać do pól Aidalonu. Okej, o ile dobrze pamiętam, to miała być ziemia, nie? Cetus. Jedziemy. Zajęty lub spokojny. Szczerze mówiąc, wolałbym spokojny serwer, na którym będę mógł spokojnie się rozejrzeć. Wybaczcie mi, ale chyba człowiek po prostu odwykł. No to ciśniem, bo odwykniem, jak to mówią. Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, ile będzie trwał ten odcinek, bo może trwać naprawdę długo. Generalnie to chyba już wszyscy widzieli, co? O, widzę. Poczekajcie, bo tak stukam trochę o ten... o to ramię, a nie chciałbym. Dobra. No ale może się coś zmieniło. Nie. Mogę to sobie pominąć? Widziałem. Więc... je. Okej. Dobra, dam chwilkę, żeby to się jakoś wczytało. O. No i dobra. Boże, aż człowiek tęskni za tymi wieżami. Wyobraźcie sobie, bo ja to o tym kiedyś wspominałem, że moglibyśmy mieć tego typu wieże. Czy ja mogę sobie oddalić kamerę? Przepraszam was jeszcze na chwilkę. Nie wszystkie opcje mam jeszcze ustawione tak, jak to miałem wcześniej. Bo gdzieś tam przeinstalowałem sobie Warframe, żeby nie było problemu z wejściem później do gry. Rozmiar czatu, interfejs, prześwit, to nie. Obraz. Intensywność, wyostrzenie. Pamiętam, że gdzieś to było. Dobra, może na razie nie będę tego szukał, bo to raczej zejdzie się całkiem długo. O, znalazłem tą opcję zaraz za sekundę. A w każdym bądź razie, dobra, zanim w ogóle cokolwiek tutaj zrobię, to rozejrzyjmy się trochę po tym miejscu. Okej, a zatem jak już mówiłem, wyobraźcie sobie, że moglibyśmy wejść do takiej wieży tuż u jej stóp, w tym gdzieś miejscu, gdzieś tam na dole, gdzie ja mam teraz celownik, powiedzmy, i wspinać się do góry, na przykład z całym klanem, no nie? Walczyć o to pomiędzy klanami, kto uzyska pierwsze miejsce, kto, czyj klan będzie najpotężniejszy, który stanie na szczycie wieży, na wielkim złotym, biało-złotym tronie. Piękna sprawa. Dobra, trochę się rozejrzeliśmy. Wybuchy, jakaś linia samolotu. Dobra, rozglądajmy się. Czy ja tak mogę ze wszystkim... Okej, czyli nie mogę tak z każdym porozmawiać. Oczywiście wszędzie flaki. Miodnie. Dobra, rozglądajmy się dalej. To pamiętam akurat jeszcze z trailera. Gdzieś tam jeszcze przejdę się po tej wiosce, oczywiście, jak tylko, no, skończę jakiś tam etap, powiedzmy. Dokładniej. Niesamowita sprawa. W tym momencie czuję się, jakbym rzeczywiście grał w takiego siermiężnego RPGa. Nie. To jest to, co mi najbardziej przeszkadzało. Jak mam wrócić? Okej. Czy ja mogę tak z jakimś, jak z kupcami coś? Nie mogę. Czy mogę? Nie. Przez chwilę wydawało mi się, że jeszcze tam gdzieś był jakiś pasek. Niektórzy po prostu sprzedają rzeczy nieatrakcyjne dla Teno w takim wypadku. To po co tu siedzicie? Czym wy się zajmujecie? Rybaczka. Dobra, może jakąś historię usłyszę? Specjał dnia. Za platynę? Dają!
Rozumiem, że jest to do czegoś potrzebne. Jeżeli wiecie, oczywiście piszcie w komentarzach i ja będę mądrzejszy i wszyscy gracze, którzy wejdą do Warframe, tak jak ja, po jakiejś dłuższej przerwie. Okej, okay. W zamian za reputację mogę zakupić włócznie rybackie. Okej, okay, jak najbardziej. Trofea. Przynęty. Formy. Formy. I to w zasadzie tyle. Usługi wędkarskie. Aha, i tutaj mogę się pozbyć tego, tych punktów za złowienie ryb. Okej. Tu nie ma nic, nie ma nic. A co jak ja bym chciał sobie na przykład miskę kupić? No bo bym chciał. W czym mam jeść te ryby? Tejo. Okej. Ten mnie interesuje. Skrębiarka. Aha, okej. To jest to urządzonko, które pozwala mi gdzieś tam wydobywać minerały, rozumiem, tak? Tylko muszę sobie nastukać reputacji. Dobra, to wszystko jasne. Hop. Kimże jesteś, kobieto? Rozumiem, że oni też będą mieli jakby w większości swoje zadania kiedyś, tak? Czyli będę sobie chodził po wiosce i zadań będzie coraz więcej. Napotykając jedną czy dwie osoby, będę mógł jakieś tam zadanko kolejne sobie zebrać. Oczywiście, że się nie obrażę. Others have one prize for locals and one for off-worlders. Me? I give you the local prize every time. Przejrzyj towar. Maski. I to takie... meh. A to jest co? Fosforowy rad. Wypuszcza jasną czerwoną flarę, która znacząco zwiększa zasięg biegłości, gdy jest aktywna. Okej. Okay. Niezła sprawa. Ciekawe... Zaraz... Czy to mogę użyć tylko na Plains of Eidolon, czy tak wszędzie, ogólnie, gdzieś tam na mapie? A mogło być całkiem fajne do farmienia. Dobra, obejrzyjmy to dookoła. Tutaj ktoś stoi, więc zakładam, że jest tutaj coś ciekawego do zobaczenia. Hawk. Okej. Okej, dobra. Czy u niego też mogę kupić za tą reputację, którą zyskuję na Plains of Eidolon? Fair deal. No i właśnie, system nowych Arkan, o którym gdzieś tam słyszałem. Eksodia odwagi. Eksodia odwagi. Zwiększa regenerację energii po zabiciu w czasie przewodzenia. Regenerację... Okej. Okay. Kolejne. Eksodia chwały. Schemat ulepszenia. Krytycznie. Uderzenia. Krytycznie uderzenia. Tyle czasu po Plains of Eidolon. Dobra, krytyczne uderzenia mają szansę na zwiększenie obrażeń przewodzenia. Okej. Okay. Dobicia mają szansę na kradzież życia. Dobicia. Nakładanie zmian statusowych ma szansę na zwiększenie obrażeń przewodzenia. Okej. Okay. Ataki w ziemię mają szansę na przyciągnięcie pobliskich przeciwników. Kurczę, niektóre, wyobrażam sobie, że wszystkie są przydatne, ale niektóre wydaje się, że bardziej, tak jak to miało miejsce z arkanami. Nakładanie zmian statusowych ma szansę na wywołanie wybuchu raniącego przeciwników. To się nazywa ogólny opis. Yes, I just wasted your time. Sir, don't waste my time and learn some English. Orteno. Dobra. Coś jeszcze tutaj mamy do zobaczenia, obejrzenia. Fajny nóż. Ciekawe, z jakich skrzynek leci. Ja. Oho. Przepraszam, ale nie chciałbym kichnąć w materiale, więc lepiej się podrapać po nosie. O, dobra. Okej, okay, no to nic wielkiego specjalnie nie znalazłem, co by mnie tu zainteresowało.
Szczerze mówiąc, nie lubię takich składanych broni. Nie wiem dlaczego. To... Wazdula, Offworlder. Interested in working for me? Gotta prove yourself first. Wszystko jedno, mogę pracować dla ciebie, mogę nie pracować dla ciebie. Zlecenia. Plaga gwiazd, wróżbiarska wiadomość. Możliwe nagrody. Okej, okay. Ukradnij toksynę Trax Vajhekai i wymieszaj ją i otruj czyrak plagi w centrum równiny Aidalonu. Godzina i 31 minut do zrobienia. Spoko. Zaraz, ale to mi się już startuje. A, dobra, na takiej zasadzie. Tu mi klatki spadły. Ciekawe czemu. No i co, jakbym chciał wejść na te ruiny? Znaczy równiny? Ojej. Już? Dobra, nie mam powodu chyba, żeby do nich strzelać. Czy mam? Ja coś tam z nich dropi. No już nie przesadzajmy, aż takim słabym... O. Tu coś jest. I will use poison to exterminate the infestation once its work is done. The Quills see doom in his plan. Okej, mam tą piątkę i ona... Okej, to jeszcze muszę sobie przejrzeć. Zapomniałem, że przecież zmienił się system... ...tej piąteczki. Muszę się gdzieś tam przedostać. No nie ma tak łatwo. Ej, weź się goń. Zresztą. Już przeszło wszystkim? No. Dobra. Bo chciałem się troszkę przejrzeć, ale widzę, że nie mam czasu na to. No, szybkie poruszanie działa tak, jak działało, więc tu jestem mile zaskoczony. Oczywiście zaraz mi powiecie, że lepiej gdybyś jednak latał, ale ne. Hop, ua. Teraz tu też coś chyba było. No dobra, nieważne. Ktoś dołączył do zespołu. Zawsze to raźniej w grupie. Kurde. Tu jest jednak całkiem niezły plener. Nie dodałem sobie Archwinga. Rozumiem, że muszę go teraz dodać do kółka, tak? Żeby się nim gdzieś tam poruszać. No. To najwyżej będziecie oglądać moje bieganie po krzokach. Dobra, umarł w butach, czy ja jestem jakiś nietomny? A, jaskinia. Dobra, przeszukaj wszystkie jaskinie Aidalonu. Osiągnięcie. Kiedyś na pewno. No, dajesz. Uhu. Co to taki? Jakiś taki dziwny dźwięk. No, fu. Jak w starych chińskich filmach. Czy ja tu... Czy ja nie stracę gdzieś... Tak, ja też tak myślę. Odszukaj pojemnik z toksyną. Dobra, weźmy się, nie męczmy, po co? A co to? No, jakiś krzok. Co to za dźwięk?
Znaczy ja mam ten pojemnik z toksyną, co sobie tak znaleźć gdzieś tutaj, po prostu. O, Eximus. Fal się na ryj. O, ten jaki wypasiony. Te. Jak zwykle. Weźmy się gdzieś tutaj, odnajdźmy. Gdzie mógłbym schować pojemnik z toksyną, gdybym był Wajhekiem? Jejku, nie potrafię myśleć jak szaleniec. Wejdziesz tam? Czy co, czy to jest jakby jakieś takie... Nie, no jest okej. O, co to? To tutaj. Aha. Oczywiście w najbardziej widocznym i niestrzeżonym miejscu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mogę tą czwórkę wyłączyć. No tak, Wejhek knows, no i co? Coś z tego wynika? Dobra. No już, na pewno będę się z wami bił. Tak, tego potrzebuję. Dobra, to jest gdzieś na górze. Niech tam będzie. Warto byłoby wyekwipować sobie Archwinga i przy okazji wiedzieć, czy... O, jaki to jest plener. Że tak powiem, w dupie się nie mieści. No i dobra. Prościej by było, gdyby Archwing był ekwipowany z automatu, kiedy wchodzimy na Plains of Idle... Idleon. Zaraz, zaraz, bo zaraz ja sobie popierdzielę. 1800 metrów. A co jak ja lubię biegać? To będziesz biegał, 1500 metrów. A będzie długi odcinek. A znacie operę? Jedziemy bez cięć. Dobra. Czy ja mogę przez tą barierę przejść w ten sposób? Bo rozumiem, że z zewnątrz do wewnątrz, no nie. A z wewnątrz do zewnątrz? Tak, no, oczywiście. Opera, ogarnij się, przecież bariera powinna... A nie, może to jest zewnętrzna bariera. Trochę się gubię akurat w tych obszarach w takim wypadku. Nie, damy radę. Szczególnie, że tam są ludzie. Gdzieś w tamtej okolicy. Huhuhuhu. Kurde, ciekawe, czy to zadanie mi się anuluje, jak tylko wejdę w bramę. Wolę nie próbować i to zadanie na razie wykonam tak, a na przyszłość muszę pamiętać o tym, żeby wyekwipować sobie Arkwinga. Bo 2000 metrów to jednak jest zajebisty plener. Znaczy duża odległość do pokonania. A, fajny ten zachód słońca. Nie, to trzeba przyznać, Plains of Eidolon jest bardzo ładnie przygotowany. Wygląda ładnie, chociaż nie stoję też przy każdej teksturze i nie próbuję sprawdzić, czy ona w ogóle reaguje na to, że ja przy niej stoję. Albo jak ona wygląda z bliska, nie? Jakoś niewielkie ma to dla mnie chyba znaczenie. Ale teraz rozumiem nerfy, które... Nerfy. Reworki, które przeszły bronie dalekozasięgowe, jak bronie snajperskie. Wyobrażam sobie, że mogły być całkiem potężne. Jezu, weźcie się, czepcie druta. Co to było? O? Ciup, 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 ciup. Okej, rozumiem, że teraz muszę rozpocząć mieszanie.
No to dups. Czyli mam tu stać i teraz tego bronić. Obroń mieszacz. Do, masz napisane. No dobra, to będę sobie tu stał. No, podniosę sobie kostkę, kulkę, many. Jeżeli mnie nie słyszycie, to was bardzo przepraszam. Może być rzeczywiście minimalnie za głośno. Czy ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że więcej kulek energii leci? Może się mylę? Co to za dźwięk? Zakładam, że to z tego. Te? Chodźcie. Już? Tutaj też jest jaskinia jakaś. Jak tu wejdę, to mi się odblokuje. O, odblokowało mi się. Zbadaj wszystkie jaskinie. Szkoda, że mi się to nie oznaczy. Podejrzewam, że do jednej jaskini wlezę z 10 razy. Ciekawe, jak blisko muszę być z ultem Ember ptaków, żeby tam zahaczyć ich. Nie. No i co? A kończenie mieszanki za minutę. Ojejku. Snajper. Jakby to jeden z... Znaczy wokalista Disturbed powiedział snajpa. Ha! Się ucieszył, że wrócił do Warframe. Okej, to słuchajcie, zróbmy z tego taki odcinek, który będzie miły dla oka i jakoś pomocny. Jeżeli macie jakieś tipy, jakiekolwiek informacje, które chcielibyście przekazać mnie lub nowym graczom powracającym akurat przy okazji Plains of Eidolon, wpiszcie je w komentarzach, naprawdę. Oznaczę je gdzieś tam, umieszczę je wyżej, żeby wszyscy mogli od razu się dowiedzieć, co zrobić po wejściu na Plains of Eidolon, jak się za to zabrać, na co warto zwrócić uwagę, tak jak teraz na tego Arkwinga, no nie? Będę wam wdzięczny, bo pomożecie na pewno sporej ilości osób, które wracają po dłuższym czasie jak ja. Pamiętajcie też, będziemy musieli się zająć zdobyciem Gary. A co to, tak się świeci? Weź amunicję? Okej. Jezu, ja to nawet przeciwników nie widzę. Ja nawet nie wiem, czy ja kogoś w ogóle zabiłem. Już? Otwierz mieszankę. I co teraz? Jakieś oznaczenie trzeciego etapu? O. No to dawaj. Zauważam co jakiś czas, znaczy zauważam, program mi pokazuje jakieś tam spadki... spadki klatek, ale to są drobne jakieś spadki. Tutaj tylko przy wejściu miałem jakiś taki dziwaczny drop, nie? Ale nie wiem, czy on wynikał z pierwszego ładowania tej lokacji, czy tak, nie wiem, cokolwiek. Co jest po prawej stronie, że mi to oznaczyło? Whatever. Aha, to musi dojść, tak? Ten zhakowany dron do tamtego miejsca. No to okej, nie widzę problemu, wystarczy po prostu tam dobiec. Kurczę, fajny całkiem planer. Wyobrażam sobie, że jest tutaj naprawdę wiele do zrobienia i mnóstwo lokacji do odkrycia, a dla ludzi nagrywających Warframe, to jest też taki sposób na dodatkowe materiały, nie? Tak to wygląda. Bo możecie sobie w każdej chwili nagrać gameplay, jeżeli nic się nie dzieje w Warframe. Oto jak latacie sobie w Plains of Eidolon. A więc fajne. Na pewno możecie się spodziewać kilku takich odcinków. Bo zapowiada się co najmniej ciekawy. Eksperyment z green screenem jest początkujący, więc jakby nie krzywdźcie mnie za to, że coś gdzieś tam jeszcze może nie działać, albo coś, więc jakby meh. Poza tym to nie jest green screen, tylko ściana za mną jest czerwona. Będę musiał ją przemalować na zielono. Ale zanim to zrobię,
chciałbym nagrać trochę więcej materiałów, żebym miał co umieszczać przez czas, kiedy farba będzie schnąć, a ja się nie będę zbliżał do tego pokoju. Okej. Okay. A, tu jesteś. O, ten jak atakuje. Zatem ja nabiję ich na pal z ziemi. Nie, naprawdę leci więcej kulek, albo ja jestem jakiś chory na mózg. Jaki wielki czyrak. Sieciul. Okej, okay, dwa razy zatapiając coś pan. Mhm. I co jest czwartym punktem tej zabawy? Rozumiem, że będzie dużo plagi, tak? To mam jakiegoś punktu broni, czy wystarczy, żebym dostał w miejscu? Wow! Uważaj, gdzie strzelasz! Nikt już nie patrzy, gdzie strzela. Tak się rozglądam. Ciekawe, czy mogę tam dojść. Muszę też spróbować dobiec do krawędzi. Knock it on the head, ey! Chciałbym zobaczyć polską wersję. Łocie, ciulus! Dawaj, Ray. Czy on jest jakiś słabszy niż ta jego wersja na wraku? Otwórz, Ray. Dawaj buźkę pod topór, no. O, żebyście wszyscy Hunter Synergy. Nice. Trochę nowych modów widzę, jest co? Jakiś złoty Hunter's Track. Aha, one tak wychodzą po prostu. Taka zabawa. Chodzący Lepatis to jest dopiero cud nad Wisłą. Gdzie? Dobra, powinienem też zacząć do tego strzelać, tylko że jakby moi... Członkowie mojej drużyny sobie świetnie z tym radzą. Aha, okej, okay, rozumiem, że z tego to leci tylko Hunter's Synergy. I Hunter's... coś tam. Zaraz, czemu to jeszcze nie jest przetłumaczone? Czy ja może jestem jakiś wolniejszy, no nie? Ale Plains of Eidolon wyszło milion lat temu. Czy ja się może mylę? Ja gram jakieś 3 miesiące po premierze, nie, no nie oszukujmy się, to nie jest jakiś dziwny czas. A ten Lepatis naprawdę jest łatwiejszy w zabiciu po prostu. A, 35 poziom. O, to. O! O, proszę. Jakby mnie ktoś podniósł, halo? 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 Dzięki. Dzięki, jesteście wspaniałą drużyną. Kocham was. Kocham was, Detroit! Jej! O! Chociaż sam tylko biegam. Latam tylko, żeby zebrać je. Hunters, coś tam. Żartujecie, że to takie obrażenia zadaje? Przeżyję. Balistika Rakta nie jest to chyba najlepszym wyjściem. Mana się kończy. O co, kamerą sobie teraz mogę ruszać?
A, okej. Zaraz, bo ja trochę jestem nieogarnion. Strasznie dużo rzeczy się dzieje na ekranie. Okej. Ja, wszyscy potrzebują mojej pomocy. Weźmy po prostu, zabijmy wszystkich w okolicy. Nie będzie potrzeba pomocy. Fakt jest też taki, że mam bardzo mało punktów życia na tej Ember w tym momencie. Nie spodziewałem się chyba plagi tutaj. Też mi się nie spieszy. W razie czego podniesie mnie ten mój strażnik. No okej, czyli że się udało, tak? No. And keep hitting it till there's nothing but a hole in the ground. During these dark nights, Cetus is grateful for your help. The cat will keep you alive until we beat this. Go see her. Okay, czyli znaczy, że się udało. You have not won, maggots. You have not won! Tylko że właśnie wygrałem. Ja, nie wiem, to jakoś... Za wolno dostajesz informacje, czy o co chodzi? A, procesor jeszcze dwurdzeniowy. Okej, nowość. Cieciul, jeszcze 1000 metrów pleneru. Nie. Dobra, dojdę. Nie no, przyznam szczerze, fajna zabawa. Tyle się narobiłeś, no żeś sam tyle nastrzelał, 3 razy żeś leżał na ziemi. Ale zabawa fajna. Oj, dobra, przestań już używać tej czwórki. Bo to tylko hałas w uszach. Oczywiście do nagrania jeszcze muszę dostosować poziomy głośności, ale i tak jest chyba nieźle. Hopsa. Dawaj, o, już jestem blisko. I bach, wykrzyczyło internet. Okej, okay, otwiera się. Co, i też musimy być we czwórkę, czy o co chodzi? I co? Mhm. O, dobra. Aha, okej. Okay. Czyli to musiało też zaskoczyć. Dziwi mnie to, że to jest taki, nie wiem, czas oczekiwania, czy coś tam. Myszka mi uciekła. Hunter's Command. Towarzysz atakuje najbliższego krwawiącego przeciwnika przez... Okej. Okay. Spoko. Tylko, że nie używam towarzyszy. Broń główna. Hunter Track. Towarzysz zadaje 25% krwawiącym. Okej, okay, nie używam towarzyszy. Ciężkie upadki, Hunters coś tam, Hunters Synergy, połączenie. No dobra, super. To Warframe coś? Weźmy się ten. Przekształca 7,5% obrażeń zadanych punktom życia w energię. I towarzysz zadaje dodatkowe obrażenie. Tak. Trochę śmieci. To super. Okej, okay, skoro wykonałem zadanie, no to spodziewam się, że teraz mogę do niego podejść. Dzień dobry, wykonałem zadanie i jakby czcicie mnie, czy coś. Wazdula, off-worlder. Interested in working for me? Gotta prove yourself first. Czemu nie? Out on the plains and show me what you can do. Yeah. Lokeb, Tino, have you met Saya? Lives on the outskirts of Cetus. See? Here's the three of us. Me, Anko, and Headstrong Saya. Headstrong Saya. We were inseparable Uts. The two of them even got married. Aha, a ty byłeś tym Friendzone. Okej, okay. Friendzone.
That was 5 years ago. Mm-hmm. Saya never moved on. Never accepted it. And now I'm hearing Quill whispers. The Grenier found some trace of Anko. And just like old times, Sai is about to do something rash. Talk to her, eh? For Kanzu. Okay. We have not spoken in a long time. Aha, i ja mam za ciebie teraz prać brudy, te? Odszukaj Saję na obrzeżach Cetus. I tak nie mam niczego lepszego do roboty. Zatem widzimy się, kiedy gdzieś będę w okolicach Sai. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzach jakieś przydatne informacje dla wszystkich, którzy grają w Warframe. I ja przy okazji wyekwipuję sobie Arkwinga. To jest dobry pomysł. A póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!